Vera rebus vocabula restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Ten odcinek poświęcony jest wspólnotom neokatechumenalnym i w zasadzie będę bazował na książkach, jak zdążyli to Państwo już zauważyć. W internecie jest na ten temat wypowiedź biskupa Athanasiusa Schneidera czy chociażby księdza prawata Romana Kneblewskiego. Ja odniosę się do trzech pozycji książkowych. Niestety ze względu na ograniczony czas tego odcinka jedynie pobieżnie to zrobię, a Państwa zachęcam do tego, żeby Państwo zapoznali się z tymi pozycjami już na własną rękę. Być może w internecie będą dostępne, a jeżeli nie, myślę, że warto je gdzieś zdobyć. Pierwsza z tych książek to jest książka księdza Edwarda Skotnickiego Neokatechumenat. Szansa czy zagrożenie dla Kościoła. Tam na stronie 189 jest aneks trzeci autorstwa księdza profesora doktora habilitowanego Andrzeja Zuberbiera. Uwagi dotyczące neokatechumenatu. Jest tutaj kilka punktów, które w miarę szybko postaram się przytoczyć i jakoś się do nich odnieść. Pierwszy punkt. Neokatechumenat zorganizowany jest w szereg etapów czy stopni wtajemniczenia, rozłożonych na wiele czy kilkanaście lat. Zastrzega się ich pełną tajemnicę w stosunku do tych, którzy do tych etapów jeszcze nie doszli. Wytwarza się w ten sposób swoisty ezoteryzm. Są wtajemniczeni i niewtajemniczeni. Nie znając ani poszczególnych etapów tak zwanej drogi, ani punktu dojścia, w istocie jest nim podporządkowanie całego życia celom drogi neokatechumenalnej. Nie można od początku, to znaczy wchodząc na drogę neokatechumenatu, podjąć świadomej i wolnej decyzji o wejściu na tę drogę. Stawiane stopniowo, krok po kroku, wymagania coraz to większego zaangażowania utrudniają wycofanie się z drogi i nie są pozbawione cech psychicznej manipulacji. Ten punkt jest napisany dość jednoznacznie i jasno, więc nie będę go komentował. Punkt drugi. W neokatechumenacie nie istnieje komunikacja z dołu do góry. To znaczy od członków grup, wspólnot, młodszych do starszych, do tak zwanych katechistów. Nie ma miejsca na dialog, na wyjaśnienie wątpliwości. Liczy się jedynie transmitowany z góry nakaz, katecheza czy decyzja wyższych katechistów. Tutaj w zasadzie wystarczy, że dodam dwa słowa. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy po przeczytaniu tego fragmentu, to jest pewna izolacja między tymi, którzy już posiedli pewien rodzaj wiedzy. Izolacja wobec tych, którzy dopiero na tę drogę wchodzą. Chodzi o nowych członków. Ja sam byłem zaproszony na takie spotkanie i dowiedziałem się o nim dopiero od kogoś z wewnątrz. Będąc na tej mszy neokatechumenalnej, zobaczyłem dwie bardzo przykre rzeczy, które wysoce mnie zmartwiły i dzięki którym od razu nabrałem dystansu do tej wspólnoty. Pierwsza rzecz to jest tak zwana spowiedź publiczna, gdzie człowiek będący w tej wspólnocie mówił o swoich grzechach, no niemal epatował, chwalił się tym, co robił. Mówił to przy swojej żonie, przy swoich dzieciach. Pytanie tylko po co? W moim odczuciu było to nie tylko bardzo gorszące, ale również podważało autorytet rodzica w oczach tych dzieci. No jest to pewna forma, wręcz powiedziałbym, patologiczna, forma niezdrowa, niszcząca relacje społeczne i zrażająca do tego typu człowieka. Ja nie chciałbym się kolegować z kimś takim, kto o swoich grzechach i grzechach ciężkich również mówi publicznie, jeszcze z pewną formą ekscytacji, jakby to było coś godnego pochwały. Druga rzecz to jest przyjmowanie Komunii Świętej, czy w zasadzie komunii pod dwiema postaciami. Tutaj charakterystyczne było to, że puchary na wino były wielkie niczym wiadra. Nie wiem, czy tam było 2, 3 czy 4-litrowe naczynia. Tych naczyń było kilka, 2 lub 3, teraz nie pamiętam, ale wiem, że nalano tam kilka butelek wina i zakonsekrowano wszystko. Ksiądz zakonsekrował całą ilość. Druga sprawa, chleb. Chleb, który jest wypiekany według receptury, która jest przekazywana pośród członków neokatechumenatu sobie nawzajem i odpowiednio dane osoby w danym tygodniu, co jakiś czas następuje zmiana, zajmują się wypiekiem tego chleba. Nie wiem, czy materia tego chleba jest ważna, ale wiem, że jeżeli doszło do konsekracji, to ta Komunia Święta, którą wtedy
brano, bo w zasadzie ludzie brali sobie sami z koszyczka, była przyjmowana na siedząco. Dla mnie to było coś szokującego, chociaż wtedy jeszcze nie zdawałem sobie w pełni sprawy z tego, co to znaczy właściwa postawa przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Więc dwa krótkie, bardzo szokujące zdarzenia. Przejdźmy teraz do punktu trzeciego. W neokatechumenacie nie podejmuje się teologicznego czy katechetycznego kształtowania członków drogi. Całe kształcenie polega na przekazywaniu od góry kateches pouczeń. Katechezy te powtarza się aż do poszczególnych wspólnot, przy czym im niżej, tym katechezy te powtarzane na ogół przez ludzi nieznających szerzej nauki Kościoła są doktrynalnie coraz bardziej zdeformowane. Katechiści, głosiciele kateches wstępnych, a następnie kateches na konwiwencjach, skrutiniach i tym podobne, uczą się ich głoszenia uczęszczając na takie katechezy prowadzone przez starszych katechistów. Istnieją drukowane, powielane ze znakami zapytania tutaj zbiory głównych kateches. Nie są one jednak dostępne dla ogółu członków wspólnot. Nie jest wiadome, czy mają one kościelne imprimatur. Tutaj warto by dodać komentarz, że te katechezy są dostępne, zostały przedrukowane przez wydawnictwo Antyk, jeżeli dobrze pamiętam, pana Dybowskiego. Są dość drogie, ponieważ tam jest około chyba 500 do 1000 stron, to jest dość obszerna literatura. Wielokrotnie w tej książce jest powtarzane, że tego nikomu nie mówcie, albo to zostawcie tylko dla siebie. Jest to wskazanie na to, że jest wiedza dostępna dla ogółu i wiedza niedostępna. Wiedza dostępna tylko dla pewnej wąskiej grupy, powiedzielibyśmy elity wewnątrz neokatechumenalnej. Ewidentnie znaki ezoteryzmu. To nie jest nauczanie katolickie, ponieważ ja nie mówię, że w całości nie jest nauczaniem katolickim, ale w tych zakresach, kiedy mówi się tego nie mówcie, czy to jest coś tajnego, nawet jeżeli to nie jest błędne, to już ma to znamiona bycia nauką antykatolicką, ponieważ Kościół katolicki wyraźnie mówi o tym, że nauczanie katolickie jest jawne i dostępne dla wszystkich. Sam Jezus mówi przed Kajfaszem, zapytany o to, czego naucza, mówi: przecież ja wielokrotnie nauczałem w synagogach, idźcie i zapytajcie tych, do których mówiłem, niczego nie nauczałem potajemnie. Więc sam Jezus daje wyraźnie do zrozumienia, że brzydzi się w pewną formą takiego, powiedzielibyśmy, oszustwa czy właśnie ezoteryzmu. Punkt czwarty. Przynajmniej praktycznie nie wierzy się w autentyczność dotychczasowego, to znaczy przed neokatechumenalnego życia chrześcijańskiego, nawet sakramentalnego. W neokatechumenacie wszystko zaczyna się od nowa. Jakby Bóg w życiu członków wspólnot dotychczas nie działał. Owszem, jakby jego jedynym działaniem było doprowadzenie człowieka do neokatechumenatu. W czasie pierwszego skrutinium, po 2 czy 3 latach, dokonuje się na każdym z członków wspólnoty egzorcyzmu, dokonywanego w liturgii chrześcijańskiej w stosunku do nieochrzczonych. Więc widzimy, że tu ten punkt jest oczywiście dłuższy, ale ja na tym momencie poprzestanę. Członkowie neokatechumenatu, ci decyzyjni, tak wpoili to pozostałym osobom, że to, że wcześniej byłeś katolikiem i miałeś sakramenty, nie ma znaczenia. Dopiero teraz zaczyna się twoje prawdziwe życie katolickie. Jest to typowe dla sekt, ponieważ sekty z reguły przekreślają całe dotychczasowe życie i mówią: teraz dopiero żyjesz. Teraz dopiero żyjesz. Wcześniej wszystko nie ma znaczenia, co się działo. No i oczywiście też zerwanie więzi z rodziną. Tego nie widzimy tutaj też w takim stopniu, chociaż częściowo członkowie neokatechumenatu są zmuszani do różnych posług, czy w zasadzie wymusza się na nich te posługi, na czym cierpią też relacje rodzinne. Kolejny punkt, piąty. Chrześcijańska przemiana życia człowieka związana jest z określonymi wydarzeniami na tak zwanej drodze neokatechumenalnej. Tak jakby te wydarzenia, te przeżycia na drodze identyfikowały się z duchową chrześcijańską przemianą człowieka, nie związaną z jego długotrwałym moralnym wysiłkiem. Czyli po prostu dochodzisz do pewnego etapu i teraz jest, prawda, następny etap duchowy. Nieważne, czy ty do niego dorosłeś, czy nie dorosłeś, czy walczysz ze swoimi wadami, z grzechem, który powszednio zdarza ci się czynić. Najważniejsze, że jest zaliczony etap. Wartości ludzkie, praca zawodowa, nauka, różne zamiłowania
tutaj urwę, jest też mowa o relacjach międzyludzkich, schodzą na drugi plan. Najważniejsze jest to, co trzeba czynić dla wspólnoty neokatechumenalnej. Siódmy punkt. Osobną sprawą jest rola prezbiterów, ograniczana do przewodniczenia Eucharystii i udzielenia sakramentu pokuty. Prezbiter nie ma żadnego wpływu na istotny nurt neokatechumenalnego nauczania i na kształt życia wspólnoty. Niestety także i posługa biskupia we wspólnotach neokatechumenalnych dokonuje się w ramach ściśle przez neokatechumenalny rytuał przewidzianych dla biskupa czynności i służy jako legitymizacja prawowierności drogi. Realnego wpływu na życie wspólnot neokatechumenalnych nawet biskupi wydają się nie mieć. Jest to prawda, ponieważ księży w neokatechumenacie na ogół, ja nie mówię, że zawsze, ale często jest taka sytuacja, że traktuje się ich tylko jako tych, którzy konsekrują, przewodniczą Eucharystii, mszy, bo Eucharystia to jest moment, w którym rozdaje się Komunię Świętą, a poprawnie powinno być msza święta, tylko po to. Cała reszta w zasadzie ich posługi jest marginalizowana. Kiedyś jeden z księży mi znajomych przyjął takich z neokatechumenatu do siebie, udzielił im sali, no i ucieszył się, że przyszli się ludzie pomodlić. Po czym przy pierwszym spotkaniu już postanowił wejść, zobaczyć, co tam się dzieje. I w pewnym momencie, jak wszedł, to nagle zapanowała cisza. Przestano kontynuować dalsze obrzędy i w zasadzie ksiądz zapytał się, o co chodzi, i powiedzieli, że no raczej, żeby go tutaj nie było, bo nie może go tu być, bo nie jest z drogi. No i go wyproszono, mimo że to on był proboszczem w tej parafii, więc to jest przynajmniej rzecz niepokojąca. Ten ksiądz oczywiście wyszedł, pozwolił im dokończyć spotkanie, a potem ich pożegnał i więcej ich u siebie w parafii nie przyjmował. Inny przypadek, biskup w jednej z diecezji w Polsce nie miał wpływu na to, którzy kandydaci w seminarium będą dopuszczani do święceń. Kobiety z drogi neokatechumenalnej decydowały za niego. Do tego stopnia się tak działo, że został przeniesiony do innej diecezji. Niestety, z tego co wiem, ten biskup znów wpadł w wpływy neokatechumenalne i znów zaczyna się ta sama bajka, tylko w innym miejscu. Można powiedzieć, że to dochodzi do pewnej powtarzalności błędów. Punkt ósmy. Wiele z poruszanych tu spraw wskazuje na to, że neokatechumenat identyfikowany jest przez swych członków, zwłaszcza przez kierujących wspólnotami katechistów, z chrześcijaństwem jako takim. Czyli neokatechumenat to chrześcijaństwo, a to, co poza neokatechumenatem, to już nie jest chrześcijaństwo. Znajduje to swój bezpośredni wyraz w sformułowaniach sugerujących niedwuznacznie, że wejście na drogę neokatechumenalną jest wejściem nie tylko na drogę życia chrześcijańskiego, to co mówiliśmy wcześniej, lecz na drogę zbawienia. Odstąpienie od drogi neokatechumenalnej traktowane jest jako odstąpienie od Kościoła Chrystusa i drogi zbawienia. Czyli kończysz z drogą neokatechumenalną, porzucasz to, no i de facto jesteś traktowany tak samo jak u świadków, czyli świadków Jehowy, czyli jak odstępca, ten, no, który teraz już zatraci swoją duszę w piekle. Neokatechumenat to nie jest katolicyzm. To jest jedna ze wspólnot, jak widzimy, która no, przynajmniej powinna budzić jakieś wątpliwości, ich praktyki powinny budzić te wątpliwości. Następnie mamy punkt dziewiąty. Najwyższą obawę budzi wiązanie tak, a nie inaczej pomyślanej drogi neokatechumenalnej, konkretnych decyzji wyższych katechistów i całkowitego, bezwzględnego posłuszeństwa w stosunku do nich ze strony członków wspólnot z działaniem Ducha Świętego. Z drugiej zaś strony wszelki sprzeciw i krytyka wobec drogi uważana jest za działanie demoniczne. Uodparnia się też członków neokatechumenatu na wszelką krytykę tzw. drogi i ich własnego neokatechumenalnego zaangażowania, jako na prześladowania, które będą gotowi znosić dla Chrystusa. Czyli co? Jakakolwiek krytyka, uzasadniona, właściwa, potrzebna nawet, jest traktowana jako przejaw działania złego ducha. Czyli nie wolno neokatechumenatu krytykować. Trzeba być wobec neokatechumenatu więc bezkrytycznym. Bezkrytycznym to znaczy zgadzać się ze wszystkim, co tam się dzieje. Ze wszystkim. Tam błędów nie ma. Jeżeli ktoś uważa, że są, to jest od złego ducha. No to jest karkołomne myślenie, to jest myślenie sekciarskie, bo inaczej się tego nazwać nie da. Punkt dziesiąty. Budzi niepokój interpretacja pewnych postaw moralnych z założenia słusznych i chrześcijańskich, prowadząca jednak do ich istotnego wypaczenia. Oto trzy przykłady.
W neokatechumenacie podkreśla się bardzo mocno jako jedną z najważniejszych zasad postępowania tak zwane słowo o nienawiści. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci itd., interpretuje się je praktycznie jako wymagania przedkładania obowiązków neokatechumenalnych ponad obowiązki wobec najbliższych. Stawia się za przykład Pana Jezusa, który miał się wyrzec materialnej troski o swoją matkę, nazywając swoich słuchaczy swą matką i braci. Postuluje się usilnie szczerość w publicznych wypowiedziach o sobie samym i o braciach i siostrach ze wspólnoty. Na co jest miejsce, czy to we wspólnych liturgiach, czy na tak zwanych konwiwencjach. Możemy to traktować jako typowe donosy, które po prostu są również w sektach. Między innymi w sekcie Osho w Stanach Zjednoczonych. O czym mówiłem też w innym odcinku. W rzeczywistości postuluje się wręcz nawet uwłaczanie innym przez publiczne wyrażanie o nich negatywnych opinii w oparciu jedynie o własne odczucia i oceny. Postuluje się także ujawnianie wobec nich bez poczucia wstydu własnych grzechów i pożądań. O tym już mówiłem wcześniej. Głosi się, że Bóg miłuje nas takim, jakimi jesteśmy i że wyzwolenie z grzechów jest darem Bożym, którego należy oczekiwać. Łatwo sprowadza się to do tolerancji w stosunku do własnych grzechów i słabości, do rezygnacji z aktywnego dążenia do moralnej doskonałości. Czyli po prostu czekaj na to, aż Pan ci ulepszy, ty nie robisz nic. 11. W rezultacie droga neokatechumenalna prowadzi często do zniewolenia człowieka. Winien on wypełniać wiernie liczne czasochłonne wymagania drogi, aż do całkowitego podporządkowania jej swojego życia rodzinnego, zawodowego, materialnego i oczywiście religijnego. Kolejne znamiona sekty. Punkt 12. Ze względów wychowawczych budzi sprzeciw wymagana obecność dzieci w czasie tak zwanego echa słowa. W liturgii eucharystycznej przed homilią, gdy rodzice i inni, znani im członkowie wspólnoty, oskarżają się o złe postępowanie, mówiąc w tym także o dzieciach i o swoim stosunku do nich. Czyli wszystko jest prane publicznie, wywlekane są brudy. Mój znajomy, który był tam znacznie dłużej niż ja, powiedział, że odnośnie echa słowa, bez względu na to, jaki był cytat w mszy, jedna z pań cały czas odnosiła się do tego samego wydarzenia. Nie mówiła o niczym innym. To już było po prostu aż do przesytu. Sięgamy po następną książkę. Ksiądz Enrico Zoffoli, Biblioteczka Świętego Wincentego z Lerynu, czy droga neokatechumenatu jest prawowierna. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że jest to ten sam temat, pisany troszeczkę z innej perspektywy. Magisterium papieża i akatecheza Kiko Arguello. Porównanie. Wstęp do polskiego wydania ksiądz biskup Zbigniew Józef Kraszewski. Nie zdążę ją mówić ze względu na to, że ten odcinek dobiega powoli końca, ale przynajmniej przejrzę spis treści. Analiza porównawcza, czyli mamy zestawienie właśnie magisterium papieskiego, akatecheskiko, Słowo Boże i magisterium Kościoła, struktura hierarchiczna Kościoła, kapłaństwo ministerialne, kapłaństwo powszechne, grzech, możliwość grzechu, nawrócenie, zadośćuczynienie, odkupieńcze i ofiara, ofiara, Eucharystia, rzeczywista obecność i kult, sakrament pokuty, łaska, świętość, wolność sumienia, Jezus, uniwersalny wzór świętości, nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa, różaniec, msza święta niedzielna, życie przyszłe. Zajrzymy w takim razie tylko do rozdziału 123, nad 123 stronie pod tytułem Różaniec. Różaniec, papież. Pobożność Maryjna papieża nie wymaga udokumentowania, a jego zamiłowanie do różańca jest wszystkim doskonale wiadome. Spośród wielu wystąpień, w których przemawiał na ten temat, wystarczy przytoczyć to jedno, w którym w dniu 30 września 81 roku przekazał wiernym następujące zalecenie. Chcę Was zachęcić, byście na nowo odkryli i doceniali coraz bardziej w miesiącu październiku święty różaniec jako modlitwę osobistą i rodzinną, zanoszoną do tej, która jest matką poszczególnych wiernych i matką Kościoła. Myślę, że tyle wystarczy. Kiko w swych orientamenti wspomina on o Najświętszej Pannie, jednak nie po to, by uczcić jej przywileje, przede wszystkim niepokalane poczęcie, pełnię łaski, najwyższą świętość, co sprawia, że jest ona matką i królową wszystkich świętych, ani po to, by sławić potęgę jej wstawiennictwa.
Gdy się nad tym zastanowić, nie wiem, jak mógłby on podjąć takie tematy, skoro tyle razy wypowiedział się negatywnie o kondycji moralnej człowieka i o skuteczności łaski, która tak naprawdę nie stwarza na nowo, nie odradza, nie usprawiedliwia wewnętrznie, a więc można doznawać jej dobroczynnego działania tylko w sposób bierny, pasywny. Troszkę jak u protestantów, którzy mówią, że sola gratia, czyli tylko łaska, nieważne co czynisz, w żaden sposób nie możesz zmienić swojego życia. Jesteś zbawiony dzięki łasce, czyli z góry, i to jest też w konsekwencji tego głoszona predestynacja, czyli przeznaczenie. Jesteś przeznaczony do nieba albo do piekła. Cokolwiek zrobisz, z góry już masz swoje miejsce tu lub tu. No to jest chory determinizm po prostu i widać, że to jest myślenie w sposób patologiczny na temat tego, co naucza Kościół. Dalej o różańcu. Wątpliwości co do maryjnej pobożności Kiko znajdują potwierdzenie w praktyce jego wspólnot neokatechumenalnych, gdzie nie odmawia się różańca, a w każdym razie nie mówi się o nim często. Owszem, przygania się temu, który chce pozostać wiernym tej nabożnej praktyce. Wszystko to jest wysoce symptomatyczne, ponieważ zgadza się z całym kontekstem pseudoteologicznej wizji zarysowanej w ornamenti. Czyli w zasadzie różaniec jest pominięty, a nawet jeżeli ktoś chce przy nim trwać i pyta o to, czy to jest dobra modlitwa, jest ganiony. Myślę, że książka następna księdza Michała Poradowskiego, czy w zasadzie broszura pod tytułem Neokatechumenat, z tego co pamiętam, jak czytałem tą książkę przed laty, tą broszurkę, jest to komentarz właśnie do tej książki księdza Enrico Zoffoli. Więc jeżeli ktoś ma mniej czasu, mniej możliwości, wystarczy kupić tą broszurę księdza Michała Poradowskiego, chociaż szczerze zachęcałbym do przeczytania całości, całych tych dwóch książek, włącznie z aneksem trzeci. Tutaj ksiądz Poradowski wypunktowuje heretyckie stwierdzenia. Przyjrzymy się może dwóm. Proszę bardzo. Piąte stwierdzenie heretyckiej katechezy ruchu neokatechumenalnego. Kościół nie został założony przez Chrystusa Pana, lecz przez pierwotną wspólnotę wiernych i że wobec tego wszystkie religie są sobie równe, jako dzieła ludzkie, a nie boskie, i że każdy człowiek może się zbawić, niezależnie od tego, jaką religię wyznaje. Kompletna bzdura. Indyferentyzm, który w zasadzie mówi to, że zasadniczo to nie zbawiamy się w Kościele, tylko zasadniczo poza Kościołem. A stara łacińska maksyma, czy też prawda wiary jednocześnie, którą wyraził papież Eugeniusz IV, nulla salus extra ecclesiam catholicam, czyli poza Kościołem nie ma zbawienia. Zasadniczo, co nie znaczy, że nie może się zdarzyć, bo tego, co między duszą a Bogiem, nie wiemy. To jest przed nami zakryte, ale nie możemy powiedzieć, że zasadniczo zbawienie jest poza Kościołem. To jest kompletny nonsens. Nie po to Pan Bóg dał sakramenty, Kościół, magisterium i nauczanie, żebyśmy teraz to lekką ręką mogli zlekceważyć. Przyjrzyjmy się jeszcze drugiemu stwierdzeniu heretyckiemu. Konsekracja chleba i wina jest tylko symbolem zmartwychwstania Chrystusa Pana. Kompletny nonsens. Odsyłam też zainteresowanych do innych książek księdza Michała Poradowskiego, ponieważ jest tego więcej. Myślę, że ze wszystkim warto się zapoznać. Niektóre są w formie broszurek, niektóre w formie książek. Ksiądz Michał Poradowski, Nowy Światowy Ład. Myślę, że to jest dość ważna pozycja. Przeczytam w skrócie opis. Nowy Światowy Ład ukazuje rolę masonerii i innych organizacji w budowaniu nowego, liberalnego i ateistycznego porządku na świecie, pod dyktando sił wrogich Kościołowi i w sprzeczności z odwiecznymi, sprawdzonymi zasadami moralnymi i etycznymi. Michał Poradowski, Kościół od wewnątrz zagrożony. Ksiądz Michał Poradowski. Książka zawiera dwie prace. Socjologia protestantyzmu. Zwraca uwagę na postępujący proces protestantyzacji myśli katolickiej, dzięki której został ułatwiony wpływ marksizmu na współczesną teologię, co sprawiło, że antychrześcijańska rewolucja bolszewicka uzyskała poparcie ze strony części duchowieństwa, zwłaszcza w krajach trzeciego świata. Natomiast druga praca, Wpływ marksizmu na współczesną teologię, ukazuje proces stopniowej marksizacji teologii, jej wpływ na rozwój teologii wyzwolenia z Ameryki Południowej oraz na polską religijność posoborową. Myślę, że to jest też bardzo ciekawa rzecz. I trzecia książka, nie dotycząca bezpośrednio neokatechumenatu, Problemy II Soboru Watykańskiego. To jest też rozszerzenie tej poprzedniej pozycji. To w zasadzie na tyle w tym odcinku. Myślę, że to, co najważniejsze zostało zawarte, Państwa odsyłam do zapoznania się z tymi publikacjami.
Bóg zapłać za obejrzenie tego nagrania i życzę Państwu wielu, wielu owocnych przemyśleń.